Dziękuję bardzo za ten mecz. Myślę, że był to dobry mecz. Przede wszystkim cieszę się podwójnie, tak, dlatego że udało nam się wygrać ten mecz i gdzieś to był dla nas bardzo ważny cel i potrzebowaliśmy takiego meczu z silną drużyną, który w końcu uda nam się rozstrzygnąć na swoją korzyść. Dobre spotkanie. Myślę, że przede wszystkim na plus dużo mniej czasu gdzieś były te przestoje w naszej grze. Owszem, zdarzyły się, natomiast wydaje mi się, że trochę mniejsze ilości czasu, że gdzieś troszkę miejscami graliśmy troszkę cierpliwiej, staraliśmy się gdzieś wymieniać gdzieś większą liczbę podań, nad czym dużo pracowaliśmy w ostatnim czasie, więc cieszę się, że to powoli gdzieś poszło do przodu, że zdobyliśmy z tego bramki. Cóż, fajnie popracowaliśmy w obronie. No, oczywiście nie ostrzegliśmy się błędów, ale myślę, że też kawał dobrej roboty. Cieszy takie zwycięstwo, tak jak powiedział trener. W końcu z taką, powiedzmy, no gdzieś to czołową drużyną ligi udało nam się wygrać w miarę dużą ilością bramek, bo bodajże 8, tak, czy 7, więc to dobry wynik. Cieszymy się i tyle, dziękuję. No jest mi przykro, że gdzieś tam te dwa ostatnie mecze wyszły jak wyszły, popełniamy za dużo błędów. No, niestety musimy brać na siebie odpowiedzialność troszeczkę, szczególnie w grze w ataku. Dzisiaj mamy 19 błędów. Jak jest 19 błędów, to się nie wygrywa meczu. Mam nadzieję, że to nam trochę da taki jeszcze mocniejszy zimny prysznic i następny mecz będzie w naszym wykonaniu o wiele, wiele lepszy. Z mojej strony chciałbym powiedzieć, że przegrywaliśmy tą pierwszą połowę minus 6, później wyszliśmy na drugą. Już było bardzo blisko, bodajże mi było minus 2. No i wielka szkoda, że nie udało nam się odrobić. Sam do końca nie wiem, czego zabrakło, ale tak jak trener powiedział, te 19 błędów, no to naprawdę trudno jest wygrać z takim przeciwnikiem, jak są Azoty Puławy. Dziękuję.